Dzień dobry, z wirtualnego studia wydawnictwa Nowa Era kłaniają się Państwu Mariusz Korpoliński i Adam Wilk. Matematyka, królowa nauk, tak dużo problemów sprawiała uczniom ósmych klas w maju 2022 roku podczas ostatniego egzaminu ósmoklasisty. Warto te wszystkie kluczowe, najważniejsze zagadnienia związane z byłym już egzaminem podsumować, omówić, ale także przyjrzeć się najbliższej edycji tego trudnego egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową. Wszystko po to, by jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty właśnie w 2023 roku, czyli najważniejsze pytania egzaminu ósmoklasisty 2023 oraz podpowiedzi i odpowiedzi przedstawi pan Jerzy Janowicz. Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu poświęconym egzaminowi po ósmej klasie. Tak jak w poprzednich naszych spotkaniach, tu również główną osią naszych refleksji będą wyniki egzaminu ósmoklasisty najświeższego, tego z maja 2022 roku, ale dzisiaj chciałbym również porozmawiać z Państwem o egzaminie troszeczkę na takim szerszym tle, no stawiając sobie pytanie, czy egzamin po ósmej klasie to jest egzamin końcowy, czy może tylko pewien etap w drodze do czegoś, co nastąpi potem. To znaczy chciałbym pokazać, jak na tle no praktycznie całej tej edukacji, już takiej dorosłej, tak to powiedzmy, wygląda przygotowanie do egzaminu i jakie są profity dla szkoły, dla egzaminów, które dopiero przed tą młodzieżą będą. O tym, jak pracować z uczniami, przygotowując ich do egzaminu po ósmej klasie, powiemy sobie w kontekście sprawozdań, które corocznie publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Te sprawozdania są kilkudziesięciostronicowe i zawierają bardzo bogaty materiał, zarówno statystyczny, jak i potem są formułowane interesujące, użyteczne wnioski, refleksje, rekomendacje. No i właśnie o tych rekomendacjach, o tych wnioskach, które tam można znaleźć, chciałbym z Państwem porozmawiać, ale również ilustrując to konkretnymi zadaniami, czy konkretnymi propozycjami metod pracy z ósmoklasistami. W ostatniej części naszego spotkania powiem sobie właśnie, jak wykorzystując tę bazę wiadomości czy podpowiedzi metodycznych moderować sposób przygotowania uczniów do egzaminu po ósmej klasie. Zaczniemy od wyników diagnozy z maja, 25 maja dokładnie 2022 roku. Te wyniki chciałbym Państwu przedstawić na tle wyników z trzech poprzednich egzaminów. Także będziemy równolegle obserwować to, co było w roku 2019, 2020, 2021, no i ten nasz ostatni 2022 rok. Z przedstawionych na diagramie słupków wynika, iż egzaminy i ten obecny, ostatni i te trzy wcześniejsze dotyczyły przede wszystkim umiejętności bardziej złożonych. Ta najprostsza umiejętność, sprawność rachunkowa, pierwszy obszar wymieniony w podstawie programowej, była reprezentowana dość skromnie. Natomiast w każdym z czterech egzaminów, o których mówimy, trzeci obszar, czyli wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz czwarty obszar, rozumowanie i argumentacja, były tym najbardziej, najmocniej diagnozowane. No, taką powiedzmy politykę oświatową, politykę w zakresie diagnozy objęła Centralna Komisja Egzaminacyjna i myślę, że to jest dobrze, że to się wpisuje w takie bardziej ogólne zadania oświaty, zadania edukacyjne, które w szkole poprzez uczenie matematyki
również jesteśmy zobowiązani realizować. No, tak bardziej konkretnie można powiedzieć, że te umiejętności z obszaru trzeciego i czwartego, czyli te dwie najbardziej złożone umiejętności, te dwa najbardziej złożone obszary, z tychże można było zdobyć aż 70% punktów możliwych do zdobycia. I to można popatrzeć, że nawet w bieżącym roku, w ostatnim egzaminie 2022, jest to nieco wyższy współczynnik niż ten na egzaminach wcześniejszych. Sprawność rachunkowa jest co prawda jako samoistna umiejętność diagnozowana w mniejszym zakresie, niemniej jednak jest ona pośrednio diagnozowana również przy okazji badania umiejętności rozwiązywania zadań z tych wyższych obszarów, bowiem no, znaczna część tychże zadań wymaga przeprowadzenia określonych rachunków, wykonywanie poprawne tych rachunków, czy to na liczbach, czy to na wyrażeniach algebraicznych. Takie już, można powiedzieć, tradycyjne traktowanie tychże obszarów, to znaczy położenie nacisku na te obszary trzeci i czwarty, wymusza, czy indukuje, może łagodniej powiedziawszy, na nauczycielach pewne określone działania dydaktyczne. W ten sposób powinniśmy przygotowywać uczniów do egzaminu, ale ze względu na to, że są to złożone umiejętności, one również w bardzo dobry sposób realizują wszelkie ogólne założenia kształcenia matematycznego i założenia ogólnowychowawcze, które zmierzają do przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w środowisku już poza szkolnym. Popatrzmy, jak wyglądały średnie wyniki uczniów w minionych 3 latach i w ostatnim roku. Egzaminy w minionych 3 latach wypadały w miarę podobnie. To znaczy, rozwiązalność zadań była nieco powyżej 40%, kolejno 45%, 46%, 47%, a egzamin tegoroczny, 2022, to rozwiązalność 57%. Jest to wynik wyższy, no, znacząco wyższy, bo o 10 punktów procentowych lub więcej od poprzednich. Czy to, znaczy jak taki wynik należy interpretować? No na pewno ostrożnie można byłoby tutaj określać takie sytuacje, że po prostu uczniowie więcej no, reprezentują wyższy poziom wiedzy. Mogło się tak zdarzyć, że uczniowie rzeczywiście tej wiedzy zdobędą więcej, ale aż taki duży skok przy tak dużej populacji to jest no, bardzo mało prawdopodobne. Chyba bardziej zbliżonym do realiów wytłumaczeniem jest to, że ten egzamin był po prostu nieco łatwiejszy. Zadania, które były w tym egzaminie zaproponowane uczniom, były nieco łatwiejsze. Zresztą w dalszej części naszego spotkania z kilkoma zadaniami się jeszcze spotkamy, porozmawiamy o nich i wtedy rzeczywiście okaże się, że chyba ta teza jest bliższa prawdzie. Zobaczmy na średnie wyniki uczniów. Na 4 diagramach mamy przedstawione liczebności, jakie zostały osiągnięte dla każdego z możliwych wyników punktowych w 2019, 2020, 2021 i w 2022. Jak widać, w 3 wcześniejszych latach wyniki te słabsze były częściej osiągane niż te wyniki najwyższe. Ten typ diagramu, ten typ wykresu rozkładu wyników nazywamy prawoskośnym. To właśnie znaczy, że wyniki słabsze były częściej notowane niż wyniki te najwyższe. W ostatnim roku wystąpiła nieco inna sytuacja. Patrząc na ten rozkład od razu jest to widoczne. Owszem, wyniki słabe górowały, tak powiem, lokalnie w grupie uczniów słabszych, ale również bardzo wysoko notowane, znaczy bardzo, bardzo duża liczebność
wystąpiła w przypadku tych wyników, które sięgają prawie maksymalnych osiągnięć. Taki rozkład nazywamy dwumodalnym i jest to taka właśnie ciekawa sytuacja, która w tym roku się pojawiła. To znaczy, była spora grupa uczniów, którzy słabo napisali egzamin. Można to wyliczyć, że było to około 5%. Te osoby osiągnęły wynik około 20%. I było prawie 7% takich osób, które osiągnęły wyniki bliskie maksymalnemu. I to było około 30 tysięcy osób z całej populacji objętej egzaminem. Wynik około 96% z możliwych do zdobycia punktów. Ta dwumodalność świadczy o tym, że te dwie grupy były bardzo liczebne, ale świadczy również o tym, że zupełnie inaczej szło przygotowanie w jednej i w drugiej grupie. Prawdopodobnie grupa tych uczniów, którzy osiągnęli takie bardzo dobre wyniki, tych 30 tysięcy osób, są wysokie, ponieważ mimo utrudnień, mimo tych perturbacji związanych z nauczaniem zdalnym, oni potrafili się w tej sytuacji znaleźć. Potrafili samodzielnie w wielu przypadkach przygotowywać się, powtarzać i oczywiście z pomocą swoich nauczycieli udało im się osiągnąć bardzo dobre wyniki. Ci uczniowie, którzy mają problemy z matematyką, jeśli na to nałożyły się jeszcze te perturbacje związane z pandemią, no ci niestety mieli troszeczkę cięższą sytuację, no stąd i te wyniki, dość liczne wyniki na poziomie 20% rozwiązalności całego testu. Popatrzmy na zadania z tegorocznego arkusza. Zobaczmy na te zadania, które były najtrudniejsze i te, które były najłatwiejsze. Wśród zadań zamkniętych dwa zadania okazały się najtrudniejsze. One, rozwiązalność ich była na poziomie 39%, to jest, nie jest to aż tak dramatycznie źle. No na pewno jest to niska rozwiązalność, no ale jednak prawie 40% osób wskazało w tych zadaniach poprawną odpowiedź. Pierwszym z nich to było zadanie algebraiczne, gdzie dane było wyrażenie oraz liczby i należało powiedzieć, dla której z danych liczb wartość podanego wyrażenia jest najmniejsza. Było do wyboru 5 możliwości, należało wskazać jedną. Dlaczego to zadanie się okazało trudne? No, można przypuszczać, że tak ogólnie biorąc, z dwóch powodów. Pierwsze, poprzez błędne podstawienie wartości do wyrażenia. No wystarczy źle podstawić minus jedynkę, minus jeden do potęgi trzeciej, przepraszam, minus jeden do potęgi czwartej. Napisać, że to jest minus jeden i już mamy błędny wynik, który rzutuje na wybór odpowiedzi. Druga przyczyna tego, że te wyniki były dość niskie, to taka, że uczniowie jednak pokazali słabą sprawność rachunkową. Prawdopodobnie nie wszyscy potrafili podnieść poprawnie liczbę do czwartej potęgi. Dla niektórych mogło być na przykład 3 do potęgi czwartej to 12, a nie 81. No i tu już cała procedura potem wybierania poprawnej odpowiedzi się jest wadliwa. Również przyczyną mogło być w tym miejscu, że uczniowie nie potrafili porównać ze sobą kilku liczb, ustalić precyzyjnie, która jest większa, która jest mniejsza. Drugie z tych zadań zamkniętych, o którym mówiłem, że napisane było na 39%, taka była rozwiązalność tego zadania, to także zadanie algebraiczne, zadanie tekstowe, ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył 1/8 masy kupionej ziemi, w czerwcu zużył
połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi. Jeżeli przez X oznaczymy masę zakupionej ziemi, to sytuację przedstawioną w zadaniu opisuje równanie. No i tu mamy cztery możliwości do wyboru. Jest to trochę nietypowe zadanie, ponieważ tak naprawdę jest to zadanie tekstowe, które tradycyjnie się rozwiązuje właśnie za pomocą równania, tyle że tu już te równania są gotowe. A zadanie uczniów jest jakby pójście troszeczkę pod prąd. Zobaczenie, czego to równanie dotyczy i jak ono zostało zbudowane, jak ono pasuje do treści zadania. Które z tych równań jest tym właściwym, i tutaj pada to kluczowe słowo, właściwym modelem sytuacji przedstawionej w zadaniu. To zadanie w egzaminie padało właśnie. Umiejętność dostosowywania modelu do tekstu słownego. Opisywania sytuacji rzeczywistej za pomocą modelu, tym razem modelu algebraicznego. Ta umiejętność nie jest łatwa dla uczniów i tutaj no, zwykle są problemy przy poprawnym formułowaniu czy to równań, czy przy poprawnej ocenie gotowego równania, czego ono dotyczy, czy jest poprawnie zbudowane, czy daje szansę na poprawne rozwiązanie zadania. Tutaj również potrzebna była jakaś taka głębsza umiejętność analizowania tekstu zadania, bo trzeba było wyłuskać zależności, trzeba było pokazać, jak te liczby mają się do, te liczby dane, jak się mają do tej, którą szukamy, i jak to wszystko spiąć w jedno równanie. Z zadań otwartych największym problemem było zadanie geometryczne z rąbem. Dany jest rąb ABC, obwód tego rąbu jest równy 52 cm, a przekąt na AC ma długość 24 cm. Należało obliczyć długość przekątnej BD, czyli drugiej przekątnej tego rąbu. No, to zadanie no, w sumie dość algorytmicznie. No, należało tutaj zastosować podstawowe własności rąbu, czyli to, że przekąty są prostopadłe, że punkt, w którym się przecinają, jest środkiem każdej z tych przekątnych. Trzeba było zastosować stwierdzenie Pitagorasa. No i trzeba było przeprowadzić jakieś proste, w miarę proste rachunki. To właściwie tyle, tylko tyle, a dla niektórych uczniów okazuje się, że aż tyle, ponieważ no, niespełna połowa możliwych punktów do zdobycia została tutaj uzyskana. Tu również bardzo ważną umiejętnością było zbudowanie określonej strategii, określonego procesu rozwiązania. Trzeba było no, zdecydować się, dobrze wyszukać zależności, te przydatne zależności. Trzeba było się odwołać do pewnych konkretnych narzędzi. Tutaj twierdzenie Pitagorasa, tu własności rąbu. I wtedy dopiero to wszystko jakoś połączyć w jeden ciąg procesu, w jedną strategię rozwiązania tego zadania. To było dla niektórych no, zbyt trudne. Początek mógł być dobrze zrobiony, ale potem już dalsze kroki się niekiedy, no, mówiąc tak kolokwialnie, rozsypywały. Jeśli chodzi o zadania najłatwiejsze, no spośród zadań otwartych, zadań zamkniętych, takie praktyczne zadanie dotyczące sytuacji, którą często w swojej codziennej praktyce uczniowie mogą spotkać. Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75 i 2 bilety 20-minutowe. Ile Ania zapłaciła za te bilety? To zadanie okazało się nietrudne, bardzo wysoką rozwiązalność osiągnęło, bo w granicach 90%. No, jak mówię, to jest to, że to było zadanie z kontekstem praktycznym, rachunki nie były zbyt złożone, treść też taka łatwa do zapamiętania i do jakiegoś takiego ogarnienia jednym aktem, więc dlatego to zadanie poszło tak dobrze.
Wśród zadań otwartych, też zadanie z kontekstem praktycznym, do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych korali zrobiła naszyjnik. Zielone korale stanowią 20% wszystkich korali w zrobionym naszyjniku. Oblicz, ile zielonych korali jest w naszyjniku. No to zadanie było, no cieszyło się dużą popularnością wśród młodzieży, ponieważ sprzyja temu, żeby zastosować różne metody jego rozwiązania. Zarówno metody arytmetyczne, gdzie się po prostu za pomocą liczb zlicza dochodzi do wyniku, metody algebraiczne, metody graficzne, a także metodę prób i błędów. Stąd i wysoka, jak na zadanie otwarte, rozwiązalność 61%. Przejdźmy do drugiej części naszego spotkania. Zatytułowałem ją, czy egzamin ósmoklasisty można nazwać egzaminem końcowym. No, w pewnym sensie jest to egzamin organizowany na koniec pewnego etapu kształcenia, dokładnie tak jak to w podstawie jest podzielone, koniec drugiego etapu kształcenia, koniec również pewnego typu szkoły, szkoły podstawowej. Ale czy faktycznie w całym procesie rozwoju intelektualnego, rozwoju matematycznego, można powiedzieć również, jest to etap końcowy? Przecież tak naprawdę poznawanie matematyki, posługiwanie się matematyką rozpoczyna się bardzo wcześnie jeszcze, na tym etapie prematematycznym w wieku przedszkolnym, a kończy się, no właściwie tak w sposób świadomy, maturą albo kontynuacją ewentualnie na studiach wyższych. Czyli egzamin ósmoklasisty jest gdzieś na drodze, gdzieś po drodze. Jaka jest jego w takim razie funkcja, oprócz tego, że pokazuje nam, na jakim etapie młodzież jest, kończąc szkołę podstawową? Na pewno ma on swoje znaczenie, jeśli chodzi o pracę z uczniami w szkole średniej. A więc można powiedzieć tak, przygotowując solidnie, a tylko tak to robimy, uczniów do egzaminu ósmoklasisty, przygotowujemy ich również, po pierwsze, do bardziej efektywnej, skutecznej pracy na lekcjach matematyki w szkole średniej, ale również do lepszego, bardziej skutecznego zdawania egzaminu maturalnego. Zobaczmy, jak to wygląda w podstawach programowych. W podstawie programowej dla szkoły podstawowej i w podstawie programowej dla liceum i technikum. Tam sformułowane są cele kształcenia ogólnego. I tak, w szkole podstawowej jest to rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy dla rozwoju umiejętności oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. To są tylko oczywiście wybrane te, które dotyczą stricte matematyki. Analogiczne sformułowania w podstawie dla liceum brzmią następująco. Traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności, rozwijanie u uczniów szacunku do wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. Jak widać, te sformułowania są do siebie zbliżone, no oczywiście również dostosowane do wieku i tego fizycznego, i tego poznawczego uczniów. Jeśli chodzi o umiejętności, najważniejsze umiejętności, które w szkole podstawowej są, powinny być zgodnie z podstawą programową rozwijane, to m.in. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego oraz poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Analogiczne umiejętności na wyższym poziomie kształci się również w szkole ponadpodstawowe, liceum i technikum. A więc myślenie, rozumiane jako złożony proces myślowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą
transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcje wielu operacji umysłowych, takie jak wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów czy twórczość. A także umiejętność taka jak samodzielne docieranie do informacji, dokonywanie selekcji, syntezy, wartościowania otrzymanych informacji, czy rzetelnego korzystania z różnych jej źródeł. Także nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowanie zdobytej wiedzy i jej pogłębianie. Te ogólne założenia kształcenia matematycznego rozłożone są na wszystkie etapy kształcenia i tak naprawdę realizowane nie tylko na matematyce, ale również pośrednio na innych przedmiotach. Kształcenie, którym system kształcenia, w którym funkcjonuje konkretny uczeń, jest procesem ciągłym, procesem nieprzerwanym. To, że uczeń zmienia typ szkoły, nie znaczy, że jakiś proces kształcenia się kończy. On po prostu jest tylko kontynuowany nieco może innymi metodami, przez inne osoby, w inny sposób, ale dalej jest to samo, kształcenie matematyczne. I stąd też ważnym jest, aby cele kształcenia, które są realizowane na poziomie szkoły podstawowej i na poziomie liceum czy technikum, były spójne. I to jest jeszcze jedna, jakby jeszcze jeden aspekt tego, że egzamin ósmoklasisty powinien być no, takim cząstkowym, taką cząstkową oceną tego, na ile ta spójność zachodzi. Jak to wygląda w przypadku już celów przedmiotowych? Zobaczmy, jak w przypadku sprawności rachunkowej mamy określone umiejętności, kompetencje uczniów na poziomie szkoły podstawowej i na poziomie liceum i technikum. W szkole podstawowej jest to wykonywanie obliczeń w pamięci i pisemnie, również w sytuacjach praktycznych, interpretacja i weryfikacja wyników. W szkole następnego etapu wykonywanie obliczeń na liczbach, wyrażeniach algebraicznych, również w kontekstach praktycznych. Proszę zobaczyć, te konteksty praktyczne ciągle się tutaj przewijają, bo one są istotne, one są taką, można powiedzieć, kwintesencją tej matematyki praktycznej, którą potem uczniowie będą poza szkołą również wykorzystywali. W obszarze wykorzystywania i tworzenia informacji mamy na poziomie szkoły podstawowej interpretowanie i przetwarzanie danych przedstawionych w różnej formie, używanie języka matematycznego na poziomie liceum i technikum. W tym obszarze umiejętności są sformułowane tak. Interpretowanie i operowanie informacjami danymi w różnej formie. Używanie języka matematycznego, czyli tutaj dokładnie tak samo jak na wcześniejszym etapie. Na etapie trzecim, gdzie mowa jest o wykorzystywaniu i interpretowaniu reprezentacji, w szkole podstawowej jest to używanie prostych obiektów matematycznych, dobieranie lub budowanie modelu matematycznego do prostej sytuacji. W liceum, technikum mamy dobieranie lub tworzenie adekwatnych modeli matematycznych, modyfikowanie modeli. Czyli ta umiejętność już taka bardziej abstrakcyjna, tworzenie modeli, dobieranie modeli, tak aby przetransponować tekst zadania na jakieś relacje, zależności, obiekty matematyczne. W czwartym obszarze rozumowania i argumentacja w szkole podstawowej uczeń ma opanować przeprowadzanie prostego rozumowania, dostrzeganie regularności, analogii, tworzenie strategii rozwiązywania problemu. Na kolejnym etapie ta umiejętność powinna być rozwinięta do przeprowadzania rozumowań i dostrzegania i wykorzystywania analogii, tworzenie logicznego ciągu argumentów, budowanie strategii rozwiązywania problemu. Czyli no, widać, że te umiejętności, które są formułowane na poziomie kolejnego etapu, trzeciego etapu nauczania, są jakby pewnym uogólnieniem, pewnym przedłużeniem tego, co uczeń powinien osiągnąć, opanować w szkole
podstawowej. Logiczne więc, po to, żeby zachować również tę wcześniej wspomnianą spójność, jest to, że matura powinna również badać umiejętności te wcześniej sygnalizowane, wcześniej ćwiczone, może w nieco okrojonym zakresie, badać, w jaki sposób one się rozwinęły. I tak rzeczywiście jest. Spójrzmy na zadania choćby z ostatniej matury. Zobaczmy, jak dużo jest tam materiału, który tak naprawdę znany jest i dostępny jest uczniowi szkoły podstawowej. Ja tutaj troszeczkę abstrahuję od stopnia trudności tych zadań, bo z pewnością niektóre z nich mogą się okazać za trudne na szkołę podstawową. Niemniej jednak zakres wiadomości i zakres tych podstawowych umiejętności, które należy wykorzystać do rozwiązania tych zadań, jest już na poziomie szkoły podstawowej wystarczający. No popatrzmy na takie oto zadanie z matury, zadanie zamknięte. Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10%, w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była w zaokrągleniu do 1 zł równa. No i tu są podane cztery propozycje. A więc obliczenia procentowe, te obniżki ceny kilkuetapowe, rachunkowo i jako procedura, umiejętność dostępna z pewnością sporej części absolwentów szkoły podstawowej. Kolejne zadanie, na przykład geometryczne, punkty A, B, P leżą na okręgu ośrodku S i promieniu 6, czworokąt A, S, B, P jest rombem, w którym kąt ostry P, A, S ma miarę 60 stopni i należy podać pole zakres chowania na rysunku części koła, pole tej figury. No to również wszystkie umiejętności, które tutaj są potrzebne, występują na poziomie szkoły podstawowej. Kolejne zadania, zadanie także geometryczne. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 6 pierwiastków z 3 i należy wskazać, która liczba jest polem tego trójkąta. Następne zadanie. Dane są dwa punkty, które są końcami odcinka, są współrzędne tych punktów podane i należy podać pierwsza współrzędna środka tego odcinka jest dana i należy podać drugą współrzędną środka tego odcinka. Kolejne zadanie to także, mówiąc językiem licealnym, geometria analityczna, ale tak naprawdę to zadanie dotyczące punktów i odcinków w układzie współrzędnych, a więc materiału, który jest znany również również w szkole podstawowej. Są dane dwa punkty, które są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu, no i należy obliczyć długość przekątnej tego kwadratu. Kolejne zadanie to także z geometrii przestrzennej. Dany jest sześcian o krawędzi długości A. Punkty E, F, G, B są wierzchołkami pewnego ostrosłupa przedstawionego na rysunku i należy pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wskazać spośród czterech proponowanych wartości. Tu także twierdzenie Pitagorasa i podstawowe własności z geometrii figur płaskich wystarczają. Kolejne zadanie wśród różnych liczb naturalnych, czterocyfrowych, nieparzystych, podzielnych przez 5. Jest. No właśnie. Ile jest liczb podzielnych przez 5 wśród różnych liczb naturalnych, czterocyfrowych, nieparzystych? Myślę, że tutaj tylko, jeśli się to ładnie, systematycznie zacznie analizować, to do wyniku można również metodami szkoły podstawowej dojść dość prosto. Następne zadanie, ostatnie już z tego zestawu, które chciałem Państwu zaprezentować, z ostatniej matury z tego roku. Średnia arytmetyczna zestawu 6 liczb 2x, 4, 6, 8, 12, 11, 13 jest równa 5. I stąd na tej podstawie, na podstawie tej informacji mamy wyliczyć liczbę x. To jest budowanie tylko prostego równania, rozwiązanie je sprawia, że zadanie jest szybciutko rozwiązane. Jak widać więc te zadania
bardzo dobrze diagnozują poziom opanowania umiejętności tych, które w szkole podstawowej już powinny być wstępnie uczniom przyswojone, no a na poziomie liceum czy technikum jedynie rozwinięte, jedynie wyprowadzone na nieco wyższy poziom. Egzamin ósmoklasisty, który w kształceniu na w porównaniu kształcenia drugiego etapu i trzeciego etapu pozwala dostrzec, no właśnie, przede wszystkim przyrost umiejętności, ale także pozwala, jeśli przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest prowadzone również pod tym kątem, pod kątem perspektywy kolejnych kilku lat kolejnego ważnego egzaminu, pozwala we właściwy sposób odświeżyć i usystematyzować umiejętności, które będą przydatne i na konkretnym etapie, na kolejnym etapie kształcenia, a także na kolejnym ważnym egzaminie, tym razem egzaminie maturalnym. To także świadomość tego, że te wiadomości są tylko jakby takie no, w trakcie badane, a będą dalej rozwijane, to również powinno uczniów motywować do utrwalania tej wiedzy, ponieważ ona okaże się pewnie niebawem znowu przydatna, znowu trzeba będzie po nią sięgnąć. Takie traktowanie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty to ma również swoje walory, swoje plusy w postaci uczenia odpowiednich procedur i zachowań, które potem w przyszłości na maturze będą przydatne. No właśnie, między innymi samo podejście do zadania, umiejętność analizowania tego zadania, umiejętność wykorzystywania różnych metod rozwiązania w zadań, które przyjdzie na następnym egzaminie właśnie rozwiązywać. Tak jak powiedziałem wcześniej, posłużymy się na dzisiejszym spotkaniu sprawozdaniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wyników egzaminów w latach minionych 2019, 2020, 2021 i z bieżącego roku również. Są one publikowane po opracowaniu wszystkich danych i zawierają no, kilkadziesiąt stron bardzo konkretnego materiału i statystycznego, i metodycznego. Warto więc tam zaglądać, warto więc tam sięgnąć po to, żeby no, skorzystać z przemyśleń, refleksji, wskazówek, sugestii, które znaleźć w tych materiałach można. Oprócz materiałów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chciałbym Państwu wskazać konkretne przykłady zadań, które wspierają omawianą problematykę, a te zadania będą wybrane z repetytorium ósmoklasisty wydanego przez Nową Erę. Popatrzmy na te najbardziej, najmocniej eksponowane problemy związane z tym, co Centralna Komisja Egzaminacyjna zauważyła, analizując rozwiązania zadań po egzaminach. Gdzie najczęściej upatruje Centralna Komisja Egzaminacyjna trudności czy przyczynę trudności w rozwiązywaniu zadań, tychże zadań. Pierwsza sfera to jest sama praca z zadaniem, rozpoczynając od analizy tej początkowej, ale również to, co się dzieje na końcu tej tak zwanej analizy końcowej. Tam często, te etapy są często traktowane przez uczniów tak troszeczkę po macoszemu, a to rzutuje potem na efektywność ich dalszej pracy z zadaniem. Analiza powinna być na początku przeprowadzona bardzo dokładnie, przede wszystkim po to, żeby uczniowie zrozumieli treść i cel zadania, a następnie, żeby wyszukali w treści zadania takich informacji, które są niezbędne dla sytuacji tam opisanej, które są istotne dla przedstawionych sytuacji i niezbędne do tego, aby dojść do rozwiązania, które też w zadaniu jest określone i które też uczniowie powinni bardzo mocno wyartykułować. Powinni odszukać w zadaniu cel, do którego ich praca, ich rozwiązanie ma zmierzać.
Oczywiście można to zrobić w bardzo różny sposób. Można wziąć tekst zadania i poprosić uczniów, aby w jakiś sposób kolorowy pozaznaczali wszystkie istotne informacje w tymże tekście, tak jak mają Państwo zrobione na slajdzie. Czerwono oznaczone są wszystkie istotne informacje, nie tylko liczbowe, ale również opisy słowne. I żeby innym kolorem zakreślili bardzo wyraźnie cel, do którego ma ich praca zmierzać. W naszym przypadku jest to kolor zielony, czyli podkreślone pytanie, jaką kwotę powinien otrzymać każdy z czterech pracowników. To jest jeden z przykładów sposobu takiej analizy, która się powinna odbyć na początku, ale również po zakończeniu pracy z zadaniem powinien być przeanalizowany cały zapis. Dobrze jest, jeśli uczniowie na koniec pracy opowiedzą własnymi słowami to, co mieli zrobić, jaki był tekst zadania, jakie uwarunkowania tam były sformułowane, do czego należało dojść i potem dobrze jest, jak opowiedzą to, jaką drogą, jaką procedurą do końcowego rezultatu dochodzili. Ważne jest, aby zadawać im jeszcze takie pytania sprawdzające ich takie ogólne spojrzenie na zadanie. Czy to, co rzeczywiście, do czego doszli, jest rzeczywiście końcowym efektem, końcowym wynikiem, czy to może jest tylko wynik jakiś pośredni, który potem trzeba użyć do dalszego procedowania. Podczas sprawdzania zadań, rozwiązań uczniowskich czasami trafia się na taką sytuację, że uczeń po prostu otrzymuje jakiś wynik cząstkowy i z roztargnienia, z zapomnienia zostawia go, traktując go jako wynik już końcowy, a tymczasem tylko wystarczy zerknąć kilka wierszy wyżej do tekstu zadania i zobaczyć, o co tam naprawdę nas pytają i jak należało to zadanie poprowadzić dalej, żeby otrzymać ten wynik, o który naprawdę jesteśmy pytani. Ta końcowa analiza również powinna być swojego rodzaju sprawdzianem, czy to, co zrobiliśmy, jest dobre. No jeżeli wychodzi wynik, który w kontekście opisanym w zadaniu nie jest do końca prawdopodobny, więc jest to sygnał, że coś jest nie tak być może z naszym rozwiązaniem. Jeśli wynik w zadaniu dotyczącym wieku osób wychodzi ujemny, no pewnie coś jest nie tak. Jeśli wynik, trzymajmy się tego modelu dotyczący liczby osób, wychodzi w formie niecałkowitej, też warto się zatrzymać, zobaczyć, czy tutaj nie ma jakiegoś błędu. Jeśli mamy zadanie dotyczące konstrukcji czy jakichś zadań geometrycznych, to sprawdźmy również, czy taka bryła, czy taka figura, o której mowa w naszej odpowiedzi, faktycznie istnieje. Wystarczy zwykła nierówność trójkąta czasami do rozstrzygnięcia, czy przypadkiem nie popełniliśmy jakiegoś błędu. To była analiza wstępna, analiza końcowa. Cały proces opiera się o wybór odpowiedniej metody. Uczeń powinien tę metodę bardzo dobrze przemyśleć, powinien ją dostosować zarówno do swoich tych narzędzi, którymi dysponuje, jak i do typu zadania, do sposobu rozumowania, które chce przeprowadzić. Warto więc, aby uczniowie, zanim zaczną rozwiązywać zadanie, zanim zaczną zapisywać rozwiązanie zadania, opowiedzieli czy opisali projektowany przebieg rozumowania, a po zakończeniu jeszcze raz pokazali jego istotne etapy. Co krok po kroku było zrobione i dlaczego było zrobione? Po co nam ten wynik był potrzebny? No i można potem również po przeprowadzeniu takiej rozmowy z uczniem, można zapytać go na koniec, czy ten sam wynik można byłoby osiągnąć inną metodą. Rozwiązywanie zadań różnymi metodami ma swoje zalety, ponieważ
No, przede wszystkim wzmacnia kreatywność uczniów, a poza tym, jeśli ono jest, jeśli takie zadanie rozwiązane kilkoma metodami jest prezentowane w klasie, no to zawsze jest większa szansa, że większość uczniów zrozumie, zaasymiluje rozwiązanie to, które jemu będzie najbardziej przyjazne. Do niektórych będzie bardziej przemawiała sucha algebra czy arytmetyka, inni będą woleli rozwiązanie tego samego zadania zobaczyć w ujęciu graficznym, czy pobawić się metodą prób i błędów. Uczniowie chętniej generują pomysły na zadania, na rozwiązanie zadania, wtedy, kiedy zadania są nieco mniej typowe. Takie typowe algorytmiczne zadania na budowanie tych samych modeli, które znają z wcześniejszych lekcji, troszeczkę no, obniżają jakby ich aktywność. Natomiast jeśli zadanie uzyska jakąś nietypową formę, formę łamigłówki, formę właśnie graficzną, formę ilustrowaną jakimiś dodatkowymi obiektami, to wtedy łatwiej jest uczniów zmobilizować, łatwiej jest motywować do tego, aby znaleźli metody dojścia do rozwiązania. Popatrzmy na przykładowe zadania, których no, można poprosić uczniów o wybór różnych metod. Jest to przykład zadania z repetytorium ósmoklasisty. Zadanie jest następujące. Rower, który kosztował 1200 zł, podrożał o 25%. O ile złotych należy obniżyć nową cenę roweru, aby znów kosztował 1200 zł? Jaki to procent nowej ceny? Rozwiązanie, które zaproponowane jest czytelnikowi tego repetytorium, jest typowo rachunkowym rozwiązaniem. Wykonuje się obliczenia na ułamkach, na procentach, no i dochodzi się do wyniku. Ale to samo zadanie można rozwiązać, korzystając z metody algebraicznej. Mamy zaproponowane równanie, gdzie niewiadomą x oznaczoną kwotę, o jaką należy obniżyć nową cenę roweru. Wystarczy ułożyć proste równanie i je rozwiązać i mamy pierwszą część zadania gotową. Albo metoda graficzna, gdzie najpierw na odcinku ilustruje się cały odcinek jako 100%, przedłuża się o jego czwartą część, czyli o 25%. Potem patrzy się na ten przedłużony odcinek z dołu, jak na jedną całość i wracając do poprzedniego punktu, odcina się od niego część, która stanowi 20%. To także jest już no, prawie, że rozwiązanie tego zadania. A więc czy metoda algebraiczna, czy metoda arytmetyczna, czy metoda graficzna. Tutaj różne metody są możliwe do zrealizowania. Bardzo ważną umiejętnością, o której Centralna Komisja Egzaminacyjna pisze praktycznie w każdym swoim sprawozdaniu, a która, no, że tak powiem, kuleje u absolwentów szkół podstawowych, jest sprawność rachunkowa. Rzeczywiście, sprawdzając zadania otwarte, ci z Państwa, którzy są egzaminatorami, to wiedzą, bardzo często napotykamy błędy rachunkowe i to błędy rachunkowe, które no, są ulokowane, można powiedzieć, dość złośliwie, ponieważ czasami właśnie taki jeden czy drugi błąd rachunkowy powoduje, że zadanie na przykład typowo geometryczne nie jest rozwiązywane w całości lub rozwiązane jest tylko częściowo, a potem uczeń już no, patrząc na horrendalne rachunki, które powinien wykonać, indukowane wcześniejszymi błędami, zostawia to zadanie, ponieważ no, nie chce tracić czasu, czy zniechęca się po prostu do wielkich liczb, które tam musiałby, na których tam musiałby wykonywać działania. Dlatego bardzo istotne jest kształcenie tej umiejętności, bo proszę zobaczyć, że taka niska sprawność rachunkowa zaciemnia w takim kontekście, o którym przed chwilą mówiłem, diagnozę umiejętności zupełnie z innych obszarów. Czyli może świetnie rozumować, może świetnie sobie radzić z tworzeniem modeli, ale jeżeli na to się nałożą jakieś błędy rachunkowe, no to wtedy całe zadanie jest oceniane dość nisko,
a informacja o umiejętnościach będzie, że tak powiem, negatywnie rzutowała na umiejętność tę wyżej ulokowaną, na przykład na umiejętność rozumowania i argumentacji. Sprawność rachunkową powinno się ćwiczyć praktycznie przy wszystkich możliwych okazjach. I w geometrii, i w algebrze, no i w statystyce, i gdziekolwiek się tylko nadarzy jakaś taka rozsądna okazja. Bardzo dobrym obszarem do kształcenia umiejętności sprawnego rachowania są wszystkie zadania czy opisy sytuacji z kontekstami praktycznymi. To właśnie, no, między innymi w tej wspomnianej przed chwilą statystyce bardzo często ładnie można wykorzystać. Umiejętnością bardzo pomocną przy sprawności rachunkowej jest umiejętność szacowania. Wykonanie pewnych obliczeń i takie refleksyjne spojrzenie na wynik, oszacowanie, no coś tu jest nie tak, jest czasami bardzo przydatnym, dobrym sygnałem do tego, żeby wrócić się i jeszcze raz, czy to przejrzeć samą technikę wykonywania działań, czy wrócić jeszcze wcześniej i zobaczyć, czy liczby, na przykład, które użyto do działania, są we właściwy sposób pozyskane. Popatrzmy na kilka zadań, które można właśnie w tym celu, w celu wykształcenia sprawności rachunkowej, zaproponować uczniom. Tak jak wcześniejsze, te również pochodzą z repetytorium ósmoklasisty. Pierwsze z nich, a właściwie wszystkie trzy pierwsze zadania są zadaniami zamkniętymi. W pierwszym należy wskazać wyrażenie, które ma największą wartość. Wyrażenia te są jednodziałaniowe, ale no właśnie po to również, żeby nauczyć odróżniania techniki wykonywania mnożenia czy dzielenia ułamków, pokazywania, czym te działania się różnią, co jest podobnego. Drugie zadanie, algebraiczne, ale też rachunkowe, bo należy wskazać wyrażenie, które przyjmuje wartość 0 dla x równego minus 3. No i trzecie zadanie zamknięte. Jedna z opisanych poniżej zmian powoduje, że towar będzie kosztował 50 zł. Która? No i teraz właśnie, proszę zobaczyć, że to jest takie dość nietypowe zadanie, bo jest podana końcowa liczba, a my mamy dopasować do tego proces prowadzący właśnie do takiego wyniku. Podniesienie ceny 40 zł o 35%, a może obniżenie ceny 66 zł o 20%, a może podniesienie ceny 35 zł o 40%, a może obniżenie ceny 75 zł o 33,1%. No mamy przykład takiego zadania troszeczkę nietypowego, ale tak jak wcześniej wspomniałem, takie zadania troszeczkę również bardziej chyba pobudzają motywację uczniów, bardziej chętnie uczniowie się do rozwiązania takich zadań angażują. I tutaj proszę również zauważyć, że można w bardzo ładny sposób wykorzystać umiejętność szacowania. No i jeszcze jedno zadanie otwarte, króciutkie. To trwa dłużej? 2 doby czy 3000 minut? Zadanie z kontekstem takim bardzo praktycznym. Wszystkie informacje potrzebne do jego rozwiązania uczeń posiada, zna od kilku dobrych lat, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby tylko pochwalić się jakimś pięknym, skutecznym rozumowaniem i poprawnym rachunkiem lub przynajmniej, tak jak wcześniej wspomniałem, szacowaniem, które akurat w przypadku tego zadania może okazać się wystarczające. Kolejną trudnością, którą można dostrzec, analizując rozwiązania uczniowskie zadań na egzaminie, jest trudność z tworzeniem modelu sytuacji w przedstawionym zadaniu i trudność związana z posługiwaniem się, czy to stworzonymi przez siebie modelami, czy modelami, które są w zadaniu zaproponowane. Uczniowie powinni umieć tak naprawdę jedno i drugie. Na tworzenie, modyfikowanie modeli, na takie pełne ukształtowanie tej umiejętności przyjdzie jeszcze czas w liceum, ale
już pewne propedeutyczne umiejętności tutaj uczniowie powinni posiąść. Tu oczywiście wszelkie zadania tekstowe, zadania o kontekście praktycznym są jak najbardziej wskazane, zresztą już wcześniej o tym wspominaliśmy. Warto przede wszystkim troszeczkę odczarować te modele, odczarować te równania, jakieś zapisy, jakieś grafy, tak żeby uczniowie, ci, którzy jeszcze mają jakieś obawy przed interpretacją takich obiektów, tych obaw się pozbyli. Próbujmy najpierw te modele prezentować się w bardzo typowych sytuacjach. Dajmy im możliwość tworzenia tych modeli w sposób fizyczny. Niech się posłużą klockami, żetonami, patyczkami, kartką papieru nawet zwykłą, która może też być dobrym materiałem do tworzenia modeli. No i niech próbują także to, co jest w zadaniu, opisywać swoimi słowami. To jest już pewna próba algebraizacji, już pewna próba dostrzegania jakichś zależności, dostrzegania tego, że tak naprawdę ta sytuacja tylko po zmianie liczb czy po zmianie danych, to jest dalej ta sama sytuacja. Czyli to mamy już taką typową algebrę. Jakieś uzmienianie tych liczb, które są stałe. To wszystko, jeżeli się uczniom pokaże, powie, słuchaj, no przecież to zadanie można rozwiązać wtedy, kiedy to jest 5 zł, ale równie dobrze, ono tam mogłoby być 8 zł. To zadanie rozwiązywałoby się tak samo. A zobacz, jakbyś to zrobił, jakbyś to ogólnie napisał, jakbyś to ogólnie opowiedział. Próbujmy z uczniami jakoś oswajać te modele, które są używane przy rozwiązywaniu zadań. No i znowu kilka zadań, w których to modelowanie dobrze się ćwiczy. Na przykład takie oto zadanie typu prawda, fałsz. Asia rozwiązywała następujące zadanie. Kucyk i osiołek ważą razem 188 kg. Kucyk jest o 8 kg cięższy od osiołka. Ile waży osiołek? I dalej w tekście zadania jest napisane, że Asia ułożyła do tego zadania poprawne równanie x minus 8 plus x równa się 188. No i należy ocenić poprawność dwóch zdań, które tam są zaproponowane. Drugie zadanie, również z tegoż repetytorium. Ile jest równa kwota wypłacona za pomocą k monet dwuzłotowych i m monet pięciozłotowych? Tu modelem sytuacji opisanej w zadaniu jest pewne wyrażenie algebraiczne, które trzeba wskazać lub wcześniej samemu skonstruować. W trzecim zadaniu zważono dzieci z pewnej grupy przedszkolnej. Wyniki pomiaru przedstawiono w tabeli. Sporządź procentowy diagram słupkowy dla tych dat. No, wszelkiego rodzaju diagramy, wykresy słupkowe i inne to są modele pewnych sytuacji, pewnych zbiorów danych, które w statystyce często się analizuje. Kolejną umiejętnością, o której mówią wnioski, rekomendacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jest umiejętność interpretowania graficznego problemów matematycznych, treści zadań, czy przedstawionego rozumowania bądź rozwiązania zadania. Wszelkie formy graficzne to nie tylko wykresy, ale to również diagramy, to schematy, grafy, jakieś rysunki, nawet popularne ostatnio sketchnotki i inne przedstawienia takie ikoniczne, które pozwolą uczniowi lepiej zrozumieć istotę zarówno samego pojęcia, jak i relacji, które wewnątrz pewnej struktury występują. Te przedstawienia graficzne niekoniecznie muszą być modelem całej sytuacji opisanej w zadaniu. To może być tylko pewien fragment dotyczący pewnego konkretnego wycinka. Na przykład zależności między dwójką czy trójką danych występujących w jakimś bardziej złożonym zadaniu. Ważną umiejętnością jest odczytywanie interpretacji graficznych, przede wszystkim odczytywanie rysunków podczas
rozwiązywania zadań, między innymi geometrycznych. Tu znowu odwołam się do Państwa, no i mojego również doświadczenia egzaminatora. Gdy patrzymy na zadania, na rozwiązania zadań geometrycznych, zadań otwartych na egzaminach, tam widać bardzo często, że uczniowie mają pewne złe tendencje do oceniania czy interpretowania pewnych faktów. Bardzo, no jest myślę, to inaczej powiem, jest spora grupa uczniów, która wszystkie trójkąty utożsamia z trójkątem równobocznym. Jak jest trójkąt, to znaczy, że jest 60 stopni. Jak jest wysokość, to jest A pierwiastków z 3 przez 2. To jest dość często zauważalne. I to prowadzi niestety do błędu, do błędnego rozwiązania. Bywały takie zadania na egzaminach ósmoklasisty, gdzie właśnie z tego powodu uczniowie no niestety nie otrzymywali punktów za całe zadanie lub za sporą jego część. Należy u uczniów kształcić umiejętność dokładnej analizy tychże form graficznych. Czasami pewne zależności nie są tak bardzo wprost napisane, ale z samego rysunku i z tekstu zadania można wyczytać, że na przykład, jeśli mowa jest o trapezie, to przedłużenie jego podstaw jest, to są proste równoległe, że gdzieś tam występują jakieś kąty przyległe. Po prostu trzeba patrzeć, czytać rysunek w taki bardzo analityczny sposób, w odniesieniu również do wiedzy, którą wcześniej się zdobyło. Popatrzmy na przykładowe zadania z repetytorium. No na przykład takie oto zadanie ze statystyki. Na diagramie przedstawiono ceny 1 kg truskawek w pewnej hurtowni w 6 kolejnych dniach pewnego tygodnia. No i mamy tam odpowiedzieć na jakieś pytania dotyczące tychże truskawek. No, trzeba się dobrze przyjrzeć temu rysunkowi, trzeba popatrzeć, jakie są tendencje, próbować odczytać pewne liczby, próbować porównywać między sobą wielkości. To jest ta analiza czytania rysunku. Inne zadanie, takie typowo geometryczne, czworokąt ABCD jest prostokątem. Uzasadnij, że trójkąty ABF i AED mają równe pola. Tu również, no proszę zobaczyć, tu są pewne informacje jakby ukryte w tych sformułowaniach, które są w zadaniu. Czworokąt jest prostokątem. To oznacza, że na przykład jedna z wysokości trójkąta ABF jest równa krótszemu bokowi tego prostokąta. To można wyczytać, patrząc na rysunek. I takie właśnie umiejętności analitycznego czytania rysunków powinniśmy naszych uczniów uczyć. Zadanie, problem powinno być analizowane z różnych perspektyw. Zarówno poprzez analizę tych takich szczegółowych informacji, jak i poprzez takie bardziej szerokie, można powiedzieć holistyczne, spojrzenie na całość, bo wtedy, w tym drugim ujęciu, łatwiej jest na przykład dostrzec, że przecież to jest podobny problem, który już kiedyś był rozwiązywany, tylko może w nieco innych, mówiąc w cudzysłowie, dekoracjach, czy pewne procedury, które kiedyś już były stosowane do innych problemów, też tutaj mają możliwość być zastosowane. To jest no, istotna umiejętność. No, na pewno powiecie Państwo, że to jest umiejętność wysoce abstrakcyjna. Tak, ale to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Bo przecież to jest podstawą myślenia kreatywnego, myślenia takiego projekcyjnego, które potem coraz bardziej mocno będzie wymagane w szkole następnego etapu. Również takie spojrzenie, krok wstecz, troszeczkę z boku na zadanie, pozwala na dostrzeżenie, że można połączyć ze sobą umiejętności z kilku działów matematyki. Można sięgnąć
do geometrii, można sięgnąć do arytmetyki, można sięgnąć do algebry, zlepić to w takim korzystnym znaczeniu tego słowa i otrzymać procedurę rozwiązania naszego problemu. Można też popatrzeć, że niektóre cechy, pewne ogólne cechy, pewnych figur, własności, relacji przenoszą się, dziedziczą się na konkretne, szczególne przypadki. Na przykład taki, jaki mamy w naszym zadaniu. Zadania przykładowe, które mogą pomóc wykształcić takie umiejętności, to znowu zadania z repetytorium. Pierwsze z nich dotyczy rysunku, który jest na marginesie. Symbolami S1, S2 i S3 oznaczono pola trójkątów równobocznych, zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego. I mamy uzasadnić, że suma pól S1 i S2 podzielona przez pole S3 jest równa 1. Jest to no, takie zadanie, które, na które jak się popatrzy troszeczkę tak właśnie szerzej, jest to pewne uogólnienie twierdzenia Pitagorasa. Można o tym uczniom powiedzieć również po rozwiązaniu tego zadania takimi bardziej tradycyjnymi, bardziej, no, że tak powiem, szkolnymi, uczniowskimi metodami. Drugie zadanie. Uzasadnij, że jeśli od liczby trzycyfrowej odejmiemy sumę jej cyfr, to otrzymamy wynik, to otrzymany wynik jest podzielny przez 3. Również pewne uogólnienia tego zadania są ciekawe. Można zapytać, skoro przez 3, to może przez 9, a może to dotyczy liczb pięciocyfrowych też, albo ogólnie liczb n-cyfrowych. Tutaj można stawiać dużo dodatkowych pytań i indukować właśnie takie heurystyczne myślenie u uczniów. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym jeszcze o kilku kwestiach parę zdań zamienić. Mianowicie sygnalizowałem wcześniej, że powiemy sobie, jak moderować, jak kształtować proces przygotowania uczniów do egzaminu. No, tu jest pomysłów bardzo wiele, od bardzo szczegółowych wskazań, od planów, od gromadzenia różnego rodzaju materiałów. Ja bym chciał zwrócić uwagę na nieco szerszy aspekt tego przygotowania. Po pierwsze, powinniśmy rozwijać i coraz mocniej, myślę, liczyć na aktywność i samodzielność uczniów w rozwiązywaniu zadań tekstowych, w wykonywaniu innych czynności związanych z rozwiązywaniem problemów. Odkrywanie przez uczniów kolejnych etapów rozwiązania może odbywać się właśnie poprzez odpowiedzi na konkretne, zadawane przez samego siebie lub przez nauczyciela pytania. Pytania takie o charakterze eksploracyjno-problemowym. Co należy obliczyć, co należy wyznaczyć, co należy sprawdzić, do czego między innymi mamy dojść. Jakie są zależności pomiędzy informacjami, które w zadaniu są zapisane? Może nie tylko w formie tekstowej, a może warto spojrzeć inaczej nieco na rysunek, na towarzyszącą tabelę, na graf, na inne informacje, odsyłacze, które tam są w zadaniu zawarte. I odwrotnie, czy sytuację z kontekstu zadania można przedstawić w jakiś inny sposób, graficzny, już mówiliśmy o tym, czy można to zawrzeć w jakiejś tabeli, w jakimś schemacie, grafie. Jaki model rachunkowy przyjąć tutaj? Jak to opisać za pomocą właśnie arytmetyki, może algebry, może połączyć te dwie dyscypliny? Jaka będzie nasza droga dojścia? Czy da się to uzyskać w jednym jakimś etapie? Czy musimy wykonać kilka etapów, jakichś pomocniczych rachunków, potem je wszystkie połączyć, wykorzystać wspólnie do uzyskania tego końcowego etapu? I już po uzyskaniu końcowego etapu postawić sobie jeszcze raz pytanie, o którym już mówiliśmy. Czy rzeczywiście wszystkie warunki postawione w zadaniu są spełnione? Na koniec jeszcze raz popatrzmy na zadanie, przejrzyjmy krok po kroku, właśnie tak dynamicznie, co z czego wynika, co było po co zrobione, co jest do czego potrzebne i dlaczego ten wynik, który uzyskaliśmy,
jest rzeczywiście tym poprawnym, końcowym wynikiem. Druga refleksja, drugi jakby kierunek naszej pracy z uczniami podczas przygotowań do egzaminu, to rozwijanie ich spostrzegawczości i samokontroli. Jest to bardzo istotna umiejętność taka, no, wykraczająca już poza kształcenie matematyczne, przydatna w wielu innych sytuacjach, a na pewno prowadzi do redukcji liczby błędów matematycznych, błędów uczniowskich, w tym również tych rachunkowych, o których wcześniej mówiliśmy. Metody pracy dydaktycznej w tym zakresie, w zakresie rozwijania spostrzegawczości, rozwijania samokontroli są różne i to one zależą bardzo mocno od materiału, w którym akurat, no, że tak powiem, jesteśmy, od doświadczenia uczniów, od przyjętej formy pracy z zadaniem. Warto w tym kontekście również wskazać uczniom na oczywiste możliwości sprawdzania. Na przykład wiemy o tym, że ułamek właściwy jest mniejszy od liczby 1, a ułamek właściwy z jakiejś tam liczby jest mniejszy od tejże liczby. Oczywiście, jeśli są to liczby dodatnie. Podobnie w rachunkach procentowych. Jeśli procent jest mniejszy od 100, to ten procent jest mniejszy od całości. Jakieś takie techniki sprawdzania, szacowania, na przykład iloczynów. Jeśli obie liczby są większe od 10, to ich iloczyn jest większy od 100. No i sprawdzanie wyników pośrednich, bo nawet sprawdzanie końcowego wyniku nie do końca musi potwierdzać poprawność całego rozwiązania. Każdy z Państwa miał pewnie do czynienia jakieś z taką sytuacją, że dwa błędne wyniki rachunkowe nałożyły się na siebie, niwelując wzajemnie i końcowy wynik jest poprawny, ale nie można powiedzieć, że takie zadanie zostało poprawnie rozwiązane. No i refleksja. Refleksja, która powinna towarzyszyć również uczniom i wszystkim jego działaniom, nawet wtedy, kiedy one są najbardziej zalgorytmizowane. W miarę możliwości każda w ten sposób, właśnie przez te refleksje, stwierdzona pomyłka uczniowska powinna być dokładnie przeanalizowana. Powinna być wyjaśniona pod kątem choćby źródła jej powstania, no i tak, żeby to już na przyszłość zapamiętać i żeby nie wystąpiła ona ponownie. Warto również wykorzystać zadania zamknięte do analizy właśnie możliwych błędnych rozwiązań. W zadaniach zamkniętych jedna odpowiedź, w zadaniach wielokrotnego wyboru jedna odpowiedź jest poprawna, trzy są błędne. Można pytać uczniów, próbować od nich uzyskać wyjaśnienie, dlaczego tamta odpowiedź jest zła. To także jest kształcące. Nie należy się bać, że oni sobie zapamiętają złą odpowiedź. Nie. Oni powinni zapamiętać z tego rozumowania, argumentowanie, że tamto jest złe, dobra odpowiedź jest inna. Uczniowie powinni pamiętać właśnie w tej własnej refleksji o wszelkich kontekstach, również o jednostkach, które stosują. No nie może wyjść objętość w centymetrach kwadratowych, nie może wyjść długość w metrach sześciennych i tak dalej. Trzeba o tym wszystkim bardzo często uczniom przypominać i zwracać na to uwagę i warto, żeby oni również pamiętali. Proszę Państwa, materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są rzeczywiście bardzo bogatym źródłem wszelkiego rodzaju wskazań, refleksji, które możemy w naszej codziennej pracy wykorzystać. One mogą posłużyć nam do doskonalenia sposobów pracy tak, aby uczniowie rzadziej popełniali typowe błędy, czy łatwiej pokonywali trudności najczęściej występujące na egzaminie. Warto także na wyniki egzaminu spojrzeć wtedy, kiedy już nasi uczniowie odejdą, pójdą na wakacje, przejdą do innych szkół, po to, żeby doskonalić swój własny
warsztat nauczycielski. Co prawda nie ku pożytkowi tych uczniów, bo te roczniki już są kształcone w innych szkołach przez innych nauczycieli, ale na pożytek tych, które za chwilę od nowego roku szkolnego znowu obejmiemy całym cyklem przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. No i po to, aby właśnie ten ich trud, ten nasz trud przyniósł coraz bardziej satysfakcjonujące efekty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jerzy Janowicz, naszym ekspertem. Cały czas jesteśmy w wirtualnym studio wydawnictwa Nowa Era. Rozmawiamy o egzaminach ósmoklasisty, a także podsumowujemy tegoroczne. Bardzo dziękuję matematyczkom, matematykom, chyba dobrze mówię, nauczycielom matematyki w klasach ósmych za obecność. Przypominam także o naszych certyfikatach i dziękuję za wszystkie pytania. Zerkam też na zegarek, to czas, kiedy powinienem powitać anglistów. Kłaniam się Państwu, pozostańcie Państwo z nami. Jeszcze 4 pytania do Pana Jerzego i skupimy się już na języku angielskim. Teraz może jeszcze dodatkowy gratis i czas na cup of tea? Chyba jakoś tak. Panie Jerzy, kłaniam się, witam serdecznie i dziękuję bardzo za to webinarium. Bardzo duże zainteresowanie Pańskich koleżanek i kolegów po fachu. Dużo także ciepłych, osobistych komentarzy pod Pańskim adresem, które przekazuję, ale moją rolą jest też przekazać pytania od naszych widzów, a te się pojawiły. 4. Szybko, krótko i konkretnie, jak przystało na królową nauk, matematykę. Panie Jerzy, czy na egzamin w 2023 roku, na egzaminie obowiązują wymagania ograniczone jak w ostatnich 2 latach, czy wracamy do wymagań sprzed pandemii? Bardzo konkretne pytanie. Tak, rzeczywiście pytanie jest bardzo konkretne i zaraz padnie równie konkretna odpowiedź. Ja chciałbym tylko, przepraszam, może to jest truizm, może państwo tak to odbiorą, ale chciałbym przypomnieć, że nas w nauczaniu cały czas obowiązuje pełna podstawa programowa, a to, o czym teraz rozmawiamy, to są tylko wymagania związane z egzaminem ósmoklasisty. No właśnie, jak będzie na egzaminie 2023 i 2024, o tym możemy przeczytać w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty. Tak, to jest opublikowane i na stronach sejmowych, i Centralnej Komisji, i Ministerstwa, więc tam można znaleźć. I tam jest wykaz umiejętności, które na tymże egzaminie będą sprawdzane, będą badane. Są one w porównaniu z tą pełną podstawą znacząco ograniczone, ale tworzą pewną spójną koncepcję, pewną spójną całość. Pamiętam ze swojej własnej ścieżki edukacji, że najczęściej nauczyciele prosili, aby sprawdzić u źródła, więc i także tym razem o to prosi Państwa Pan Jerzy. Panie Jerzy, z kolejnym pytaniem spieszę. Czy na egzaminie ósmoklasisty będą zadania na dowodzenie? Tak, no proszę Państwa, jedną z umiejętności ogólnych, która jest sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty, jest tak zwana czwarta umiejętność, rozumowanie i argumentacja, a w niej jednym z punktów jest taki oto wymóg. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu. Proszę Państwa, myślę, że nie należy się spodziewać, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna w najbliższych 2 zestawach, w najbliższych 2 arkuszach umieści zadanie typu udowodnij, że coś tam, ale należy się na pewno spodziewać, że to wymaganie ogólne, które przed chwilą zacytowałem, będzie w jakiś sposób sprawdzane. W jaki sposób może ono być sprawdzane? Otóż chciałbym sięgnąć do zestawu z roku 2021 i tam było takie oto zadanie. Pozwólcie Państwo, że również zacytuję.
Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie jedna druga całej tabliczki, siostrze 5/12 całej tabliczki, a jemu 1/6 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź. No proszę Państwa, nie jest to zadanie, typowe zadanie na dowodzenie, ale tak naprawdę wszystkie te wymogi z tego wymagania ogólnego, które czytałem, tutaj w tym zadaniu są diagnozowane. A więc w ten sposób umiejętność prowadzenia rozumowania, które również w przyszłości, w szkole może następnego etapu, będą na tyle złożone, że będzie można je nazwać po prostu dowodzeniem pewnych faktów, takie umiejętności będą badane. Również inne zadania, zadanie zamknięte typu tak, nie, ponieważ diagnozuje umiejętność rozumowania i argumentacji. W maju tego roku było zadanie takie oto. Liczba K jest sumą liczb 323 i 160, czy liczba K jest podzielna przez 3 i należało wybrać odpowiedź tak lub nie oraz jedną z trzech propozycji uzasadnienia swojego wyboru. To także jest diagnozowanie tejże umiejętności. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie należy się spodziewać zadań typu udowodni, czy tak jak to jest na przykład w pełnej podstawie programowej sformułowane w tej, która, jak mówię, obowiązuje cały czas w nauczaniu, że uczeń przeprowadza dowody geometryczne o poziomie trudności nie większym niż, i tu są podane przykłady. Nie sądzę, żeby takie zadania na egzaminie w 2023 lub 2024 roku się pojawiły. Dziękuję bardzo, ale tak wracając do bohatera pańskiej opowieści, Pawła, co się dzielił czekoladą, bardzo ładnie z jego strony, bo ja ze swoim rodzeństwem, jak byłem dzieckiem, już nie byłem tak otwarty na dzielenie się słodyczami, no może z faktu, że w tamtych czasach tabliczka czekolady nie była dość powszechnym dobrem, a bardziej reglamentowanym towarem. Jakie zagadnienia są obecnie usunięte z egzaminu ósmoklasisty? Proszę Państwa, to jest bardzo obszerna, znaczy duży zakres jest tych zmian w porównaniu z pełną podstawą programową. Ja tutaj naprawdę nie jestem w stanie tego tak bardzo krótko opowiedzieć. Tutaj raczej po prostu wolałbym, żebyście Państwo postawili pytania o wymagania te, które są na egzaminie i wtedy znowu wrócimy do tego, co jest w rozporządzeniu przed chwilą przywoływanym, tam są napisane umiejętności, które będą na egzaminie. Natomiast to, co my uczymy po prostu całej podstawy, pewne umiejętności po prostu na egzaminie nie wystąpią. Natomiast jeszcze raz zachęcam do zerknięcia do zestawu umiejętności szczegółowych, które są w aneksie do rozporządzenia z 15 maja 2022. Państwo zerkną do tego zestawu umiejętności podstawowych. Ja zerkam na ostatnie pytanie, które nasi widzowie kierują do naszego eksperta, pana Jerzego Janowicza. A pytanie brzmi, jakie metody pracy z uczniem pan poleca, które okazały się najbardziej skuteczne i przełożyły się na wysokie wyniki? To też jest temat rzeka. Proszę Państwa, tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że im bardziej wiedza, którą uczniowie posiadają, została zdobyta poprzez ich własną aktywność, poprzez ich własną motywację, tym większe są efekty potem na egzaminie. Uczniowie powinni po prostu, moim zdaniem, jak najwięcej wykazywać własnej inicjatywy, własnej chęci, własnej motywacji do tego, aby tę wiedzę nabywać. Rozwijać to, co czasami nazywam tak zwaną samodzielnością poznawczą, tą chęcią, tą otwartością na nowe rzeczy, tą dociekliwością, próbą nawet stawiania jakichś swoich małych pytań, problemów matematycznych, próbą ich rozwiązywania. W ten sposób tak zdobyta wiedza jest na pewno bardziej utrwalona, ale mało tego, ona jest bardziej taka użyteczna, przydatna do rozwiązywania zadań innych, podobnych, analogicznych. Bardzo, panie Jerzy, za odpowiedź na te cztery pytania i
przede wszystkim za pański webinar. Dziękuję w imieniu naszych widzów, nauczycielek i nauczycieli, ósmoklasistów. Ściskam, wszystkiego dobrego życzę i mam nadzieję spotkamy się na kolejnych realizacjach z wydawnictwem Nowa Era.